Czy ktokolwiek wie, w jaki sposób czyści się nawierzchnię ulic? Z pewnością nie mydłem w płynie, a właśnie spora ilość tej żółtej cieczy wyciekła dziś z przejeżdżającej przez ulicę Jana Pawła II cysterny. Najprawdopodobniej w czasie, kiedy ciężarówka zahamowała, rozszczelnił się jeden z zaworów zabezpieczających ładunek. Kierowca cysterny zdołał zabezpieczyć wyciek, jednak do usunięcia mydła z ulicy wezwana została straż pożarna. Teren zdarzenia zabezpieczyła też jaworznicka policja. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.